Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu motodoradca. Ech, będzie dzisiaj znowu elektryka. Ja wiem, że te elektryki to już nam lodówką wychodzą, jak i czasem nawet też bokiem, bo non stop słyszymy o tych elektrykach o tym roku 2035, że to koniec motoryzacji spalinowej. O tym, że gdy idziemy do salonu samochodowego, to większość handlowców mówmy się szczerze, zapomniała w ogóle o samochodach spalinowych. Szukamy jakiejś spalinówki, a on mówi nie panie, tu jest lepszy elektryk, bo on ma z tego o wiele większą prowizję. Bo taka jest presja koncernów, żeby teraz jak najwięcej sprzedawać auta elektrycznych. Ale przyznajcie mi jedno, bo staram się przy autach elektrycznych zachować obiektywizm, a wręcz uważam, że w swoich materiałach mimo wszystko chyba u mnie jest więcej krytyki względem samochodów elektrycznych niż takich pozytywnych odczuć, chociaż też jest ich bardzo dużo, ale chciałbym nazwać to tak zwanym subiektywnym realizmem. Staram się patrzeć na to z otwartymi oczami, a nie przez różowe okulary, bo trzeba nazywać rzeczy takie, jakie faktycznie są. Jeżeli coś mi się nie podoba, to to powiem. E, prawda jest taka, że non-stop słyszymy też w mediach, jaki to jest boom teraz na samochody elektryczne, że w 2022 roku w Polsce sprzedano o 69% więcej elektryków niż w poprzednim. Dlatego mówię, dzisiaj sprawdzam. Porozmawiamy sobie o twardych statystykach. I pokażę Wam, że wcale tak to w Polsce różowo nie wygląda. Oczywiście musimy mieć świadomość, że Polska jest dosyć specyficznym rynkiem, jeżeli chodzi o sprzedaż aut elektrycznych, jak i infrastrukturę na tle Europy. Jesteśmy dużymi konserwatystami, na to należy też zwrócić uwagę, ale należy zwrócić również uwagę na to, że blisko 3 lata temu były wielkie zapowiedzi rządzących, że w 2025 roku będziemy mieli milion aut elektrycznych w Polsce. Ba, wtedy już będzie funkcjonowała fabryka Izery, która chyba jeszcze nawet działka nie jest ogrodzona, ale jak będzie 150 tysięcy z tego miliona do 2025 roku, to będę dumny. Zapraszam na odcinek. To no jeszcze chwila dla partnera tego odcinka, strony CarVertical, strony, którą zapewne dobrze znacie, strony, gdzie możemy sprawdzić historię auta, które na przykład chcemy kupić i to w bardzo prosty sposób. Wchodząc w link poniżej, będziemy przekierowani na stronę CarVertical, wpisujemy numer nadwozia auta, które nas interesuje, wybieramy, czy chcemy kupić jeden raport, czy na przykład dwa w lepszej cenie, następnie by cena była jeszcze lepsza. Wpisujemy kod motodoradca, bo otrzymać dodatkowy 10% rabatu. I po płatności możemy przejrzeć raport i to, co nas interesuje: jak pochodzenie auta, bazę kradzieżową, zanotowane przebiegi, jak również kolizje, i to często z fotodokumentacją, jak również z datą zdarzenia. Nic się nie ukryje. Szczególnie teraz warto sprawdzać i kontrolować auta, bo jakby nie patrzeć, aut używanych na rynku jest zdecydowanie mniej, przez co ich historie bywają nieraz bardzo mroczne. Nie dajmy się naciąć na takie samochody. Ok, to może w pierwszej kolejności porozmawiajmy sobie o statystykach. O takich twardych statystykach, żebyśmy wiedzieli na czym stoimy. W całej Unii Europejskiej, jak i Wielkiej Brytanii, bo najczęściej to jest wrzucane do takiego jednego kotła, mamy zarejestrowanych blisko 6 milionów samochodów elektrycznych. I umówmy się szczerze, jest to wartość, która... No... No, robi wrażenie z tego względu, że jest to technologia, która jakby cały czas się rozwija. Bo już nie nazwy że raczkuje. No, większość koncernów w swojej ofercie posiada minimum jedno auto elektryczne. Zapewne jeszcze wiele wody w wiśle musi upłynąć, żeby to było takie ach i ok. Ale te 6 milionów, no robi wrażenie. Oczywiście, zapewne gdybyśmy spojrzeli na efekt skali zarejestrowanych w całej Europie samochodów spalinowych, to ten torcik jeszcze się tak nie układa e, miarodajnie e, na korzyść aut elektrycznych. No, ale powiedzmy 6 milionów brzmi ok. E, na pewno największy prym w tym wszystkim wiodą Niemcy, Francja jak i Szwajcaria, jeżeli chodzi o sprzedaż samochodów elektrycznych, bo właśnie dla przykładu, tylko w pierwszych trzech miesiącach 2022 roku w samych Niemczech sprzedano 80 tysięcy sztuk aut elektrycznych. A jak w tym samym okresie analogicznym odnajduje się Polska, gdzie mówimy o takim wielkim bumie, Ano, sprzedaliśmy 36 razy mniej samochodów przez te 3 miesiące względem Niemiec, więc rozmawiamy o zupełnie dwóch różnych biegunach i zupełnym innym podejściu do promocji samochodów elektrycznych. Dobrze, zatem przejdźmy teraz na lokalne podwórko. Porozmawiajmy tylko i wyłącznie o samochodach elektrycznych w Polsce. Względem danych statystycznych aut zarejestrowanych w Polsce, na koniec 2022 roku w Polsce było zarejestrowanych około 60 tysięcy sztuk aut zelektryfikowanych elektryfikowanych, podkreślam, będę 10 razy to powtarzał, elektryfikowanych, elektryfikowany, elektryfikowany, bo to jest bardzo niezwykłe, niezwykle ważne słowo klucz. Pośród tych 60 tysięcy mówi się, że jest około 3000 tysięcy aut ciężarowych, jak i dostawczych, no można byłoby się zastanawiać, ile to są samochody demonstracyjne, które zarejestrowały salonu, ale umówmy się szczerze, one też trafią, te auta do klientów, Niech już będzie te 60 tysięcy sztuk. No i teraz należałoby od tej sumy odjąć w sumie połowę, bo 29 408 sztuk, bo są to auta. Hybrydy typu plug-in. I one bardzo często wpadają do tych statystyk, które pompują nam mocno te statystyki. Ale umówmy się szczerze, auta, które są hybrydami typu plug-in, to przede wszystkim są auta spalinowe, bo większość miejsca pod maską zajmuje silnik spalinowy i obok jest silnik elektryczny, który owszem. Pozwala na to, by jeździć tylko i wyłącznie na samym silniku elektrycznym, ale umówmy się szczerze: na spalinowym zrobimy 500 km, a na elektrycznym, w zależności od auta, zrobimy od 30 do 100, może w niektórych markach 110 km. I to auto jest mimo wszystko przeważające na korzyść auta spalinowego, więc należałoby to od statystyk odjąć. Więc dokładnie na koniec 2022 roku pozostało nam 29 780 sztuk aut elektrycznych, takich czysto elektrycznych, które są tylko i włączki na prąd, nie posiadają żadnego silnika spalinowego. Więc przez pierwsze 3 miesiące 2022 roku Niemcy zarejestrowały 80 tysięcy sztuk, a my przez wszystkie lata do tej pory obecnie posiadamy niecałe 30 tysięcy sztuk. I dlatego w statystykach bardzo pięknie to wygląda. Rok do roku, 21 do roku 22, że sprzedaż aut elektrycznych wzrosła o 69%, bo my cały czas operujemy na bardzo małych kwotach, więc jeżeli w przyszłym roku sprzeda się u nas, strzelam 20 tysięcy aut elektrycznych, czy tam 30 tysięcy aut elektrycznych, to będzie wzrost o 100%. A to są tylko i wyłącznie statystyki. Prawda jest taka, że gdy wrócimy do tych magicznych słów naszych rządzących, że do końca 2025 roku chcemy, żeby w Polsce było blisko miliona łód elektrycznych, mam wrażenie, że już chyba nikt tego sloganu w tym momencie nie powtarza. Bo zapewne mało kto w to wierzy, że taka kwota będzie do dowiezienia w statystykach na koniec 2025 roku, bo patrząc na obecny trend wzrostowy te całe magiczne 69%, no fajnie będzie, jeżeli na koniec 2025 roku będziemy mieli około tych 150-170 tysięcy aut elektrycznych, co nawet nie stanowi 20% planu, który był założeniem. To w sumie jest na chwilę obecną 1 szósta ogólnej populacji aut elektrycznych w Europie, więc te plany były niezwykle ambitne. Tak od siebie dodam, że Mam trochę takie mieszane uczucia względem tego, bo Mówmy się szczerze, auta elektryczne na świecie to żadna nowość. Od tego można powiedzieć, że się wywodzi motoryzacja, ale z drugiej strony mam wrażenie, że cały ten proces elektryfikacji, tego boomu całego na auta elektryczne przypadł trochę w nieszczególnym dobrze momencie. Teraz jest mocno śruba dociskana, a mimo wszystko mamy kryzys energetyczny, nie tylko w Polsce, nie tylko w Europie. Ceny prądu rosną i... Może jeszcze te podwyżki dla szczególnie klientów indywidualnych nie są aż tak bardzo zauważalne, ale już widać chociażby na ładowarkach, że te ceny idą w górę i to nie jest pierwsza i zapewne nie jest ostatnia podwyżka i trudno to mówić, żeby kilowat był po 50 groszy na ładowarce, bo to jest pieśń przyszłości i raczej nasze marzenie może jak będziemy mieli 5 atomów w Polsce wybudowanych, a mimo wszystko Unia Europejska klapki na oczach, paliw syntetycznych w ogóle nie zauważają, tylko i wyłącznie jest presja w kierunku aut elektrycznych. E, tak dla przykładu, przez pierwsze 9 miesięcy zeszłego roku, tylko właśnie w Niemczech, Francji i Szwecji, które są, można powiedzieć, że prekursorami aut elektrycznych, zarejestrowano 717 tysięcy sztuk aut elektrycznych, gdzie w Polsce w tym samym okresie zarejestrowano tylko i wyłącznie 8 tysięcy aut elektrycznych, więc my na tle Europy wypadamy na szarym końcu. I ja wiem, że jest wielu propagatorów aut elektrycznych w Polsce, którzy mówią bardzo dużo dobrego względem Małdy elektrycznych, bo owszem, te auta też mają duże plusy, szczególnie gdy mamy swoją ładowarkę, swoją fotowoltaikę. Tylko musimy też pamiętać, że mniej więcej te 18-19 milionów Polaków mimo wszystko mieszka w blokach, w blokach bardzo często z wielkiej płyty, gdzie nie ma szansy na postawienie ładowarki, więc tego typu osoba raczej niechętnie będzie przesiadała się ze swojego wysłużonego diesla do auta elektrycznego, jeżeli koszty eksploatacji tego auta będą zdecydowanie większe. A tym bardziej, jeżeli to jest trochę robione, nazywajmy rzeczy po imieniu trochę w formie przymusu. Mimo wszystko, my Polacy jednak jesteśmy charakterni, a i też nie tak zasobni w portfel jak chociażby kraje zachodnie względem nas, więc rozwój tej technologii aż tak bardzo nie wypada dobrze. Tym bardziej, że są dotacje, ale uważam, że mimo wszystko te dotacje na auta elektryczne są zbyt małe. To jest wszystko kierowane w kierunku osób, które mają zasobne portfele, bardzo często mają firmy, mają domy, ze swoją ładowarką, ze swoją fotowoltaiką. Tak wtedy zdecydowanie to bardziej się opiera. Płaca, ale mimo wszystko poprzez te auta elektryczne na chwilę obecną trochę dzielimy społeczeństwo na to biedniejsze, jak i na to bogatsze. Zapewne ta technologia mocno się rozwinie za 5, 10, 15 lat, daj Boże. Oczywiście, trzeba dbać o środowisko, trzeba tu poprawiać, działać, walczyć z efektem klimatycznym, tych sloganów, jest bardzo dużo wokół tego, ale Miejmy świadomość, że jednak ta motoryzacja to jest taki ułamek tych wszystkich działań. Może warto było w pierwszej kolejności zacząć od statków napędzanych mazutem, a dopiero później, w cudzysłów biorąc, Kowalskiego dociskać. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się. Hej!